Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w ostatnich dniach przedłużenie obostrzeń do 31 stycznia, a to oznacza, że hotele, restauracje i stoki narciarskie pozostaną nieczynne, choć pomimo, że panuje wciąż pandemia, wiele miejscowości górskich przeżywa oblężenie, a jazda na sankach i na jabłuszku stała się nowym sportem zimowym Polaków. O obecnej sytuacji porozmawiam dziś z moim gościem, burmistrzem Szklarskiej Poręby, Mirosławem Grafem. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu. Kłaniam się, witam państwa, witam panią serdecznie. Panie burmistrzu, przypomnijmy, że stoki narciarskie, restauracje, hotele zostały zamknięte 28 grudnia, a w ostatnich dniach minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że restrykcje zostaną przedłużone. To godzi w działalność restauracji, hoteli, które w okresie świąteczno-noworocznym przyjmowało dużą liczbę gości, a także właścicieli ośrodków narciarskich, instruktorów i wypożyczalni. Jak pan ocenia tę sytuację obecną i decyzję rządu? Jak oceniam? Ja sobie zdaję sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą pandemia w Polsce, w Europie, na świecie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja to mówię już po raz setny i należy chronić obywateli przed pandemią. Natomiast będę za każdym razem i w każdym miejscu mówił więcej zaufania dla nas, dla miejscowości górskich, dla każdego burmistrza, wójta, prezydenta, jeżeli chodzi o te obostrzenia i przeciwdziałania temu, to po pierwsze. Po drugie, wypełnienie wszystkich warunków przeciwdziałania pandemii i zagrożeniu wypełniliby właściciele hoteli, pensjonatów, kwater prywatnych czy restauracji i innych barów. Na pewno tak. I tutaj apelowaliśmy z burmistrzami regionu do wicepremiera Gowina, do ministrów, żeby właśnie kontrolowali te obostrzenia i wypełnianie tych obostrzeń w tych hotelach, a nie zamykali je tak na głucho, jak to ma miejsce. Efekt tego jest taki, że coraz więcej hoteli, coraz więcej kwater prywatnych, czy w ogóle działalności około turystycznych naprawdę jest już na skraju wytrzymałości i to się pogłębia. I jak słyszę, że to będzie do kwietnia trwało, boję się, że w tych naszych miejscowościach, mówiąc kolokwialnie, już będzie tylko należało posprzątać po pozostałościach, po tej całej infrastrukturze turystycznej. I to nie jest dramatyzowanie, tylko takie są fakty na dzisiaj. Panie burmistrzu, przypomniał pan o tym apelu skierowanym do rządu, aby te ograniczenia były w innym zakresie wprowadzane, w inny sposób, a także żeby stoki narciarskie były jednak aktywne. Czy dziwi fakt, że te sugestie nie zostały jednak uwzględnione? Oczywiście, że tak, bo ja zrobiłem, znaczy codziennie robię objazd po mieście, jeżdżę wzdłuż stoków i proszę mi tylko wytłumaczyć, ja przepraszam, że ja zadaję takie pytanie, ale to jest pytanie otwarte. Czym się różni osoba, turysta, dziecko, który podchodzi z sankami na stoku od osoby, która będzie podchodziła tą samą drogą, tylko z nartami na plecach? Czym się różni ta osoba? Jeżeli odpowiedź byłaby taka, że w kolejce stoją do wyciągu narciarze, a saneczkarz może podchodzić, no to właśnie o tym powiedziałem parę minut wcześniej, to zróbmy tak, że odległości między osobami stojącymi w kolejce miały być wynosić na przykład 2 metry albo 2,30, prawda? Więc tutaj i jeszcze rzecz jakby najbardziej istotna, jeżeli chodzi o stoki narciarskie. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda narciarz. No jest jedną z bardziej chronionych osób na powietrzu korzystających z ruchu, czyli czapka, kombinezon, okulary, maska na twarzy, rękawiczki. Nie ma nawet jednego miejsca centymetrowego gołego ciała. Inaczej wyglądają osoby chociażby w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie chodzimy tylko w masce, dotykamy koszyka, prawda, wózka, potem nie wiem, czy myjemy ręce, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj zbyt drobiazgowy. Stoki są bardzo bezpiecznym miejscem do uprawiania sportu czy przebywania na powietrzu, więc ja tego nie rozumiem i będę zawsze to głośno
na ten temat mówił, że można było to zrobić lepiej, ale nie, to nie jest to miejsce, gdzie powinny być takie obostrzenia. Panie burmistrzu, mówi pan o tym, że niektóre ośrodki wciąż funkcjonują i obsługują ten ruch turystyczny. Jak to wygląda obecnie w Szklarskiej Porębie? Ilu gości przybywa do miejscowości w tym czasie? To są goście jednodniowi, nazwijmy ich tak kolokwialnie, bo na przykład na Polanie Jakuszyckiej chciałbym, ja przesadzę, jak ja to mówię, tam jest 1 000 000 osób na metrze kwadratowym. Ci ludzie są stęsknieni przebywania na powietrzu. Biegają na nartach, chodzą na spacery, biegają z pieskami, jeżdżą na sankach. Po prostu jest ich tam masa, naprawdę masa. To też świadczy o tym, że nie można jakby do końca nie zauważyć tego problemu, tylko spróbować to, co powiedziałem na wstępie, spróbować w jakiś sposób stworzyć tak bezpieczne warunki z tą rzeszą ludzi, żeby jednak tam zagrożeń nie było. Na powietrzu takiego nie ma. Natomiast to są głównie, jak powiedziałem, turyści weekendowi, jednodniowi, dwudniowi. Ośrodki nie przyjmują, chyba że są to sportowcy, prawda, których jest coraz więcej. Mieliśmy przykład niedawno panią wicepremier, również są to sportowcy wysokiej klasy, tylko teraz ironizuję, prawda, ale ja tutaj jestem akurat osobą, która nie popiera działania bezprawnego, tylko naprawdę duże konsultacje i możliwości rozwiązania tego problemu, a nie utrudniania życia ludziom, którzy żyją z turystyki, a to życie coraz gorzej może się skończyć. Panie burmistrzu, jak możemy ocenić te doniesienia medialne o tym, że była wicepremier Jadwiga Emilewicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wraz z synami przebywała pomimo obostrzeń obowiązujących restrykcji w górach? Jak pan odczytuje te informacje? No, w mojej ocenie jest to naprawdę ewidentny skandal. Ja akurat byłem sportowcem i wiem, co to znaczy licencja zawodnicza, wiem, co to znaczy reprezentacja Polski i nie można tego nadużywać. Dla mnie zawsze to był kult sportu wyczynowego i żeby być reprezentantem kraju, to naprawdę trzeba było na to zasługiwać. Żeby można było mieć licencję sportową, to trzeba było być zawodnikiem z zorganizowanej jednostce, jakim jest klub sportowy, czy stowarzyszenie itd., itd. Natomiast dzisiaj na potrzeby kłopotów medialnych stwarza się taki precedens, że zawodnicy czy dzieci danego polityka stają się zawodnikami z licencją. Ja nie chcę oceniać, czy potrafią stać na nartach, czy nie potrafią jeździć, tego nie oceniam, ale tylko żeby w jakiś sposób zamieść pod dywan incydent, który miał miejsce, jest to po prostu kpina z nas wszystkich, którym się zabrania naprawdę, a niejednokrotnie trenowania prawdziwych zawodników, prawdziwych szkół sportowych, którzy mają pod górę, a tutaj okazuje się, że są równi i równiejsi. Nie chciałbym wracać do cmentarza podczas świąt wszystkich zmarłych i otwartych cmentarzy dla niektórych, a dla pozostałych zamknięte. Panie burmistrzu, powiedzmy sobie jeszcze o tej trudnej, często dramatycznej sytuacji, w której znaleźli się przedsiębiorcy. Lockdown został wprowadzony przez rząd już w marcu. Jaki to był rok dla przedsiębiorców? Jakie straty w stosunku do lat poprzednich mogli odnotować w tym czasie? Jak wiele działalności musiało zostać zamkniętych? My szacujemy tutaj z kolegami, z burmistrzami naszych miejscowości tutaj i Karpacza, i Świeradowa, tych, gdzie naprawdę turystów jest masa. Ja myślę, że rok może zamknąć się stratami w okolicach 100 milionów złotych u tych podmiotów dużych czy prowadzących działalność gospodarczą, jak chociażby wyciągi, jak hotele pięciogwiazdkowe, jak potężne w Szklarskiej Porębie obiekty turystyczne. To jest taki poziom. Muszę Państwu i Pani powiedzieć, że dzisiaj akurat dowiedziałem się, że jest spotkanie w jednym z hoteli, którzy zastanawiają się, czy pierwszy ruch, czy nie, a tam jest zatrudnionych, o ile wiem, 200 mieszkańców Szklarskiej Poręby, czy nie dojść do momentu i ogłosić, chyba dzisiaj mają ogłosić, oby nie, ale chyba jednak to zrobią, że będą płacili pracownikom po 50% pensji, jeżeli do kwietnia się to nie ruszy, będą zwalniani. I to i w jednym z hoteli, który akurat dostałem dzisiaj rano telefon. W związku z tym tak się kończy
tak się kończą te obostrzenia i ludzie, mimo że od, jak pani powiedziała, od prawie 7-8 miesięcy utrzymywali ten hotel, to chyba już przelała się czara goryczy i możliwości finansowej tej jednostki i zaczynają ludzi zwalniać. To jest, ja mówię, w tak centralnym punkcie, jakim jest ten hotel. W innych myślę, że już to się stało dawno. Więc są to potężne straty, a i gmina traci również, bo przecież opłaty miejscowe, opłaty z parkingów, opłaty od nieruchomości i tak dalej nie wpływają na bieżąco albo w ogóle do miasta, więc tutaj burmistrzowie, wójtowie tych miast będą mieli dzisiaj kłopot w odpowiedzi na pytanie, co robić z przedszkolami samorządowymi, co robić ze szkołami samorządowymi, czy tam nie zawieszać działalności, bo to jest z dotacji również uzupełniającą dotację subwencji oświatowej, uzupełnia gmina. Co my wtedy zrobimy? Czy nie będziemy musieli zastanawiać się nad tymi jednostkami? To jest tragedia. Wiele dylematów, wiele wątpliwości. Które inwestycje udało się zrealizować, a w jakim stopniu niestety ze względu na pandemię koronawirusa nie było to możliwe w tym roku? No, chciałoby się powiedzieć, dziękować Bogu, bo zapraszam panią redaktor, mieliśmy przyjemność rok temu chyba się widzieć. Powstało dużo wielkich inwestycji, które nie zostały zatrzymane, takie jak budowa platform widokowych, są już na ukończeniu praktycznie wszystkie 5, remont przez PKP dworca kolejowego, po prostu perełka, czy wielka inwestycja na Polanie Jakuszyckiej Dolnego Śląska, samorządu dolnośląskiego na poziomie 150 milionów. To wszystko trwa, całe szczęście. Inwestycje drogowe, które mieliśmy zrobić, w dwóch przypadkach nam się nie udało, ze względu właśnie na przesuwania środków w związku z pandemią, ale mówi rząd, że chcą rekompensować te inwestycje około turystyczne, na które zabrakło pieniędzy, więc chcą to nam jakby oddać, przywrócić czy zrekompensować. Zobaczymy, jak to się skończy, czy tylko na obietnicach, czy znowuż na przykład na poziomie 70%, a resztę dajcie ze swojego budżetu, który jest dzisiaj pusty. Więc tutaj muszę powiedzieć, że jakoś dobrze, że nie zatrzymaliśmy się w tych inwestycjach, nie panikowaliśmy, no i dokończymy wszystkie planowane. Mówi pan o tych instrumentach pomocowych ze strony państwa, które mają zostać uruchomione jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że będzie to łącznie 1 000 000 000 zł dla ponad 200 miejscowości górskich. Jak pan sądzi, w jakim stopniu uda się złagodzić te skutki kryzysu i na jakie środki wobec tego mogłaby liczyć Szklarska Poręba? My wszystkie projekty, które planowaliśmy, czy planowaliśmy w 2021 roku, jeżeli chodzi o inwestycje, wysłaliśmy do ministerstwa i będziemy czekali na reakcję, czy to będzie, w jakim procencie, które zostają uznane, bo muszę powiedzieć, że w pierwszej turze, że tak powiem, czy w pierwszym rozdaniu, akurat Szklarska Poręba, ja nie będę tutaj politykował, Szklarska Poręba, Karpat, Świeradów zostały pominięte z tej tarczy, nazwijmy to tak, inwestycyjnej, w całości. Te trzy gminy nie otrzymały ani złotówki. Jeżeli, staram się teraz tutaj naprawdę być bardzo, bardzo delikatny, jeżeli chodziło tylko o to, że nie wszystkie były około turystyczne albo prospołeczne, to dzisiaj złożyliśmy zapotrzebowanie stricte na te inwestycje, takie właśnie jak budowa budynku socjalnego, budowa drogi w kierunku przedszkola czy szkoły i tak dalej, żeby one były akurat takie, na jakie oczekuje ministerstwo. Więc jeżeli byśmy dzisiaj na przykład zostali ponownie pominięci, w co nie wierzę, to będę no jednak szczęśliwy, bo Szklarskiej Poręby nie da się zatrzymać, jeżeli chodzi o rozwój i bez względu na pandemię będziemy musieli, bo przecież kiedyś to się skończy. I żebyśmy w tym rozwoju jednak się cofnęli. Bierze pan pod uwagę, że jednak o tym pominięciu, jeżeli chodzi o dysponowanie środkami, nie przesądziły jednak względy polityczne? Uśmiecham się. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo
Czy to jest polityka, że jeżeli my walczymy, jako burmistrzowie walczymy o dobro mieszkańców i ich bezpieczeństwo, to nie jest polityka. My jesteśmy od tego, żeby ich właśnie chronić, żeby im stwarzać możliwości normalnego funkcjonowania, a przynajmniej minimalnego. Ale jeżeli nie uratujemy, mówiąc w cudzysłowie, nie uratujemy tych przedsiębiorców, bo nie mówimy o tych wielkich tylko hotelach, również mówimy o tych małych przedsiębiorstwach, gdzie prowadzą je mieszkańcy Szklarskiej Poręby, to obym się mylił, ale to za chwilę będziemy mieli kolejkę przed na przykład Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, będziemy mieli gdzieś tam szukających pracę, w Bieleniej Górze i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest nasza rola. I jeżeli my mówimy za głośno, to może dlatego, że jak mówiliśmy normalnie cicho, ten głos nie był słyszalny, więc będziemy cały czas, i taka jest rola burmistrzów, bronić, chronić mieszkańców Szklarskiej Poręby i walczyć o ich dobro. I tutaj nie ma polityki. A jeżeli ktoś odbiera to politycznie, no to przykro mi, ale to już jest ich sposób interpretacji. My będziemy dalej działali zgodnie z naszym powołaniem i przekonaniem. Panie burmistrzu, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że rząd bardzo poważnie traktuje wszystkich przedsiębiorców, w tym branżę turystyczną, ale wiemy, że niektórzy z nich jednak postanowili się zbuntować, wyrazić swój sprzeciw i wznowić swoją działalność. Takie zapowiedzi słyszymy w Zakopanem, gdzie górale zapowiedzieli wznowienie działalności, począwszy od 18 stycznia. Jak pan ocenia to, co się dzieje? Jako Mirosław Graf uważam, że przekroczona została pewna granica już niemożności i cierpliwości tych ludzi i myślę, że jako Mirosław Graf utożsamiam się z ich zachowaniem. Oczywiście tam już została, jak powiedziałem, przekroczona granica. Natomiast jako burmistrz miasta, pracownik samorządowy, no nie mogę, chyba nie mogę namawiać moich mieszkańców, czy prowadzących działalność gospodarczą oficjalnie do łamania prawa, bo to jest swoiste łamanie prawa, taka niesubordynacja. W związku z tym, jeżeli by w Szklarskiej Porębie takie apele, czy takie działania były prowadzone również u nas sojusznico z tymi miejscowościami, o których pani powiedziała, to myślę, że wcale bym się nie zdziwił. Natomiast jeszcze raz powtarzam, no nie mogę stanąć ręka w rękę z ludźmi, którzy doprowadzają do takiej sytuacji i będą tak w ten sposób protestowali. Ale jak powiedziałem, jako osoba prywatna utożsamiam się z tym zachowaniem. Mhm. Ale z pewnością, panie burmistrzu, docierają do pana takie sygnały ze strony przedsiębiorców, że oni już po prostu mają dość tych restrykcji. Czy pojawiły się także głosy z ich strony, że planują wznowić taką działalność, czy jeszcze nie? W Szklarskiej Porębie nie słyszałem o tym, natomiast wiem, chyba dzisiaj o godzinie 11 już była konferencja prasowa w Karpaczu i tam pojechała grupa naszych przedsiębiorców na tą konferencję i właśnie tak umówiliśmy się, że będzie to bez burmistrzów, bez polityków, to będzie sama ludzie prowadzący działalność gospodarczą i jeszcze nie znam treści, nie wiem, czy się zakończyła, natomiast może tam padła informacja, że będą prowadzili również taki protest. I jak wiem, w Karpaczu ma być przeprowadzone referendum na temat tego, że nie będą przestrzegali tych zarządzeń, rozporządzeń i tak dalej, i tak dalej. I tam mają dość mocno być wspomagani przez prawników. W Szklarskiej Porębie nie słyszałem, ale jeszcze raz powiadam. To nie znaczy, że u nas się o tym również nie mówi. Bo jak powiedziałem kilka razy, możliwości prowadzących działalność gospodarczą w Szklarskiej Porębie, Karpaczu, Świeradowie kończą się. I zasoby pieniężne, i ich cierpliwość, i możliwości stania z boku obojętnie przed tym, co się dzieje. Naprawdę to się kończy. Po prostu ludzie nie będą mieli za co żyć. A jak pan ocenia Narodowy Program Walki z Pandemią Koronawirusa, program szczepień, który obecnie jest realizowany, jak on odbywa się na terenie Szklarskiej Poręby? Dzisiaj było spotkanie, brali ode mnie z urzędu udział, jutro mam o godzinie 12 spotkanie z szefem Centrum Medycznego w Szklarskiej Porębie, które obsługuje naszych mieszkańców o 12, będę znał szczegóły, mam nadzieję,
że też nie będą to statystyki tylko i jedynie pozytywne, które płyną do nas z Warszawy, a jednak będzie na poziomie Szklarskiej Poręby będziemy mogli to rozwiązać szybko, oby szybko. Natomiast na pewno jestem przekonany, bo dzisiaj mamy pół metra śniegu, jestem przekonany, że będzie problemem dotrzeć do ludzi, do starszych ludzi, którzy mieszkają w różnych regionach Szklarskiej Poręby niejednokrotnie zasypanej, jak ich dowieść akurat w pierwszej kolejności do punktu szczepień, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj słyszałem komunikat wojewody dolnośląskiego, który jakby zobowiązuje gminy do zorganizowania dowozów, prawda? Dowozów tychżeż ludzi. No to jest cały proces, to nie jest tak, że z dnia na dzień, wczoraj deklaracja, dzisiaj już, pojutrze będziemy dowozili ludzi. To właśnie wydaje mi się, że tego rodzaju przedsięwzięcie na skalę Polski wielką, ale i europejską, to nie jest takim prostym zadaniem, jak widać dla kraju, a co dopiero dla takich małych gmin jak Szklarska Poręba. No to powiedziałem parę minut temu, dla nas burmistrzów najważniejsi są mi. Będziemy wszystko robili, jeżeli zadeklarują chęć być pionem, to na pewno będziemy spełniali ich oczekiwania, żebyśmy nawet mieli prywatnymi autami jechać po te osoby, to przywieziemy je do punktu szczepień. Wcześniej pan mówił o wielu wyzwaniach w obliczu pandemii koronawirusa, także przed którymi stoi samorząd i wobec tego oświata. W ostatnim czasie także usłyszeliśmy, że do szkół powrócą uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych 18 stycznia po feriach. Jak pan ocenia tę decyzję rządu? No myślę, że tak samo tutaj, znaczy jako były nauczyciel z potężnym doświadczeniem pedagogicznym 30-letnim, wiem, co to znaczy nauka tych dzieci będących w szkole z przyjaciółmi, z kolegami rozmawiającymi, dotykającymi, przebywającymi w swoim otoczeniu. To jest ważny element, niewątpliwie. I warto byłoby. Natomiast te wszystkie obostrzenia, o których mówiłem w przypadku wyciągów, należy wskazać i na pewno szkoły powinny je przestrzegać. I mam nadzieję, że tak będzie na terenie szkoły. Natomiast co do nauczycieli, wiem, że chyba w sobotę jest u nas w jednej szkole, która zostanie otwarta, szkoła podstawowa. Wszyscy zadeklarowała się, 80% nauczycieli zadeklarowało się, żeby zobaczyć, przeprowadzić badania przesiewowe chyba na temat, czy nie jest chory na koronawirusa i tak dalej, bo wraca do pracy. W związku z tym to jest jeden z ważnych elementów, żeby to było. I jeszcze sprawa ważna, również apel do nauczycieli, żeby jednak brali na siebie trochę odpowiedzialności, że po badaniach, tak mi się wydaje, po badaniach, które przejdą dzisiaj pozytywnie, żeby nie było tak, że za tydzień czasu te osoby funkcjonujące normalnie w życiu, przebywające w różnych środowiskach, żeby jednak były ostrożne, bo nazajutrz wrócą do pracy i żeby nie stanowiło to zagrożenia tak dla dzieci, jak i odwrotnie. I również apel do rodziców, żeby pilnowali, starali się dopilnować swoje dzieci, żeby również były poza szkołą, przestrzegały higienę i tak dalej, żeby nazajutrz wracając do szkoły również nie stanowiły zagrożenia, bo przecież badania nie będą odbywały się codziennie. Również dotyczy to żłobków czy przedszkoli, prawda? W związku z tym wydaje mi się, że dla dobra dzieci należy wrócić, ale obostrzenia powinny być przestrzegane cały czas do odwołania i podobnie w tych działalnościach gospodarczych. Więc wszystko się da zrobić, byśmy byli zdyscyplinowani. A jak pan ocenia, jak pan sądzi, w jakim stopniu szkoły sobie poradziły z tymi wyzwaniami i z wprowadzeniem nauczania zdalnego w tym okresie pandemii? Proszę sobie wyobrazić, akurat my też pracowaliśmy w urzędzie zdalnie, bo nam sanepid, jedna z osób była chora, więc mieliśmy pracę zdalną, więc w wielu przypadkach przesiadywałem w domu i obserwowałem, jak moja 8-letnia wnuczka przebywała w szkole, mówiąc tak kolokwialnie, przebywała w szkole przed komputerem. W związku z tym to co powiedziałem, to nie jest ta szkoła. To nie są te emocje, to nie jest to przekazywanie informacji. Widziałem jej roztargnienie, jest naprawdę pilną, inteligentną dziewczynką, ale nie było tam tego czegoś, co się wynosi ze szkoły. Więc na dłuższą metę praca zdalna, jeżeli chodzi o dzieci w szkole, jest słabym rozwiązaniem.
i oby to się jak najszybciej skończyło, ale też, żeby nie przyniosło negatywnych skutków. Więc wydaje mi się, że otwarcie w szkoły w tym 1-3 jest niezłym pomysłem, niezłym, ale jeszcze raz powiadam, trzeba być ostrożnym. I powiem pani, jako były skoczek, pozwoli pani na taką refleksję. Pamiętam, jak skakaliśmy na skoczni, zawsze tłumaczyłem swoim zawodnikom, a mi tłumaczył mój trener przed kilkudziesięcioma laty. Jak ruszysz z belki, to dopiero masz się rozluźnić, jak odpinasz narty na dole. Nie w trakcie czy podczas jazdy. Podobnie jest z dzieckiem w szkole. Wychodzi z domu, do przyjścia do domu ma być bardzo, bardzo chroniony przez nauczyciela, rodzica i przez samego siebie, jeżeli jest to osoba bardzo ostrożna. I to jest nasza rola. Wtedy będzie dobrze. Za nami bardzo trudne miesiące. Panie burmistrzu, jak zapowiada się ten rok? Ja jestem optymistą, jak pani doskonale wie. Jestem optymistą i mam nadzieję, że i poradzimy sobie z tym, co nas dopadło, całą ludzkość, że tak powiem. Mam nadzieję, wyjdziemy z tego bardziej wzmocnieni. Mam nadzieję, my jako ludzie Szklarskie Poręby, tego rodzaju sytuacje nas chyba bardziej starają się połączyć niż rozdzielić. Oby te emocje minęły i będę zapraszał Państwa do Szklarskiej Poręby za chwileczkę, bo to się skończy. Zobaczycie Państwo te inwestycje, które zrobiliśmy, przyciągną Was jeszcze bardziej, a śnieg, który patrzy się przez okno bialusieńki na łąkach, na stokach, w górach, będzie najlepszym miejscem do spędzania, ale już normalnego czasu na nartach, sankach i po prostu z uśmiechem na twarzy podczas wędrówek górskich. Zapraszam Was serdecznie, a ten rok będzie wspaniały, bo będą otwarte, będzie prawdopodobnie otwierany ten zespół, ten ośrodek, Dolnośląski Ośrodek Sportów Zimowych na Polanie Jakuszyckiej. No to będzie takie do domu. Mam nadzieję, że tą epidemię przykryje to wielkie wydarzenie. I takim optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Życzę panu dużo optymizmu i tego, żebyśmy jak najszybciej się zobaczyli. A z tego, co wiemy z ostatnich wytycznych Ministerstwa Zdrowia, to, że obostrzenia pozostaną do 31 stycznia. Oznacza to, że stoki, restauracje i hotele pozostaną nieczynne. Nie wiadomo, jak ten lockdown długo potrwa. Niewykluczone, że nawet do końca marca. Przypomnijmy także, że rządowe wsparcie ma zostać uruchomione w pierwszym kwartale tego roku. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że rząd przeznaczy na ten cel około 1 mld zł dla ponad 200 gmin górskich. Bardzo serdecznie dziękuję panie burmistrzu za tę rozmowę. Pozdrawiam panią serdecznie i wszystkich Wielkopolan i zapraszam was, jak się polepszy. Wszystkiego dobrego. Zatem burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf był naszym gościem. Do zobaczenia panie burmistrzu zatem. Kłaniam się, dziękuję serdecznie.